Sklep Koszykarza Studio, jesteśmy w warszawskim Kiksie i rozmawiamy o play-off PLK. Naszym ekspertem jest Jacek Łączyński. Witam serdecznie. Mówimy o serii Stal Ostrów MKS Dąbrowa Górnicza. Trzeci zespół gra z szóstym i ten trzeci zespół ma dwa ogromne atuty. Arona Johnsona, rozgrywającego, i Shauna Kinga pod koszem. Jak ich zatrzymać? Jakie sposoby pan by wskazał na to, żeby ograniczyć tych graczy, którzy robią grę Stali Ostrów? Tak, no Johnson to rewelacja na pewno tej ligi. Daje 7 asyst prawie na mecz, czyli w ogóle zwyciężył jakby w tych statystykach. Również wiele punktów. Policzyłem chyba, że 27 punktów średnio od niego samego, czyli poprzez asysty i punkty, które sam zdobywa. No to jest 1/3 punktów, które zdobywa zespół, nawet więcej, więc to jest ogrom. Czyli na pewno jego trzeba wyłączyć, tym bardziej, że King jednak korzysta z jego asyst. To nie, King jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale on nie kreuje siebie gry, on nie gra tyłem do kosza, prawda? Te manewry to też nie jest coś wyjątkowego i wspaniałego w jego wykonaniu, więc raczej on karmi się tymi podaniami od rozgrywających, a szczególnie od Johnsona. Czyli na pewno utrudnić tą grę Johnsonowi. Czyli na pewno agresja od samego początku, naciskanie na całym placu nawet, to nie w sensie wyrwania piłki oczywiście, ale żeby on cały czas pod naporem był. Kiedy oddaje piłkę, a będzie wielokrotnie to musiał zrobić, może jakieś pułapki nawet, wtedy krycie od piłki, żeby on cały czas musiał bardzo fizycznie, mocno, ciężko pracować, żeby tą piłkę otrzymać. No i potem oczywiście cała obrona zespołowa, również skupiona na Johnsonie, w penetracji, w grze 1-1, żeby nie przegrać 1-1. Ten nacisk na Johnsona to będzie zdanie dla innego Johnsona, Kerona Johnsona z Dąbrowy Górniczej. Pojedynek Johnsonów, tak jest. A Dąbrowa ma kilku dobrych graczy, tam nikt się nie wybije, ale jest tak, Keron Johnson, Piotr Pamuła, Bartłomiej Włoszyn, Witalii Kowalenko, Jeremia Wilson i jeszcze pewnie kilku graczy byśmy wskazali jako tych ważnych. No i oni są w dobrej formie. Wygrali 6 meczów z rzędu, to właśnie są groźni. Który z tych graczy może ten zespół tak pociągnąć, żeby tą Stal być może nawet wyeliminować? Ja jeszcze powiem jedno. Przecież MKS, gdyby nie straszny błąd sędziowski, byli na czwartym miejscu, bo zabrane zostało im zdecydowanie zwycięstwo w Lublinie poprzez tą pomyłkę. Więc w ogóle zmieniłaby się sytuacja, graliby z czwartego, z piątym, z tym atutem swojego boiska. MKS bardzo ciekawy zespół, to co powiedziałeś, 6 zwycięstw pod rząd, to też zmobilizowało ten zespół do tego, żeby walczyć z najlepszymi. No i mają właśnie to, co powiedziałeś, oprócz tych graczy amerykańskich, którzy dobrze funkcjonują w zespole, to Pamuła i Wołoszyn, którzy sami, Wołoszyn zdaje się w Krośnie, Pamuła również gdzieś w wyjazdowym meczu. W Toruniu, prawda? 5-6 trójek i załatwiony mecz jest. I to są ludzie, zawodnicy, którzy mogą sami wygrać te zawody. Tylko czy w serii, prawda? Na tym trzeba się zastanowić. Jeżeli będą w formie, akurat w takim krótkim odcinku czasowym tygodnia, gdzie trzeba te parę meczów rozegrać, na pewno MKS nie jest pozbawiony szans. Kwestia jeszcze wieku, chociaż ja nigdy nie patrzę w metryki zawodnikom, ale pamiętajmy, że tam 8 czy 9 zawodników Stali jest ponad 30. Ostrów to jest bardzo szacowny zespół. I to, co pan mówi, grając dzień po dniu, dwa mecze w 3 dni, w tydzień, duże natężenie meczów, to może być problem, czy też atut Dąbrowy, która jest trochę młodsza? No więc nie chciałbym o tym mówić, dlatego że ja nie patrzę w metryki, jak ktoś jest dobrze przygotowany. Teraz sport się zmienił, to nie to, co ja kończyłem jako 30-latek, to jest dziadek, emeryt, kończ, facet, wiesza i trampki. Natomiast tutaj można mistrzostwo olimpijskie zdobywać w wieku 37 lat, ale jest sporo tych zawodników. Jeżeli są dobrze przygotowani, to nie będzie to w ogóle miało znaczenia. Tym bardziej, że oni wolą grać niż trenować w tym wieku już. Oni się natrenowali w swoim życiu, więc będą podchodzili do tego z większym zaangażowaniem. Wiedzą, czym się je play-off. Więc myślę, że Szewczyk na zakończenie już niedługo swojej kariery też by chciał jakiś sukces odnieść w drużynie, w której występuje i ta motywacja, podobno świetna atmosfera, która jest tworzona, kibice, którzy chyba tutaj jest jednak przewaga minimalnie. No ta sala w gimnazjum jest malutka, prawda? Ale specyficzna. Niewygodna, ale dokładnie. Jest atutem też, bo jest ciasna. Zdecydowanie, tutaj też trzeba brać pod uwagę, ale jednak, tak jak powiedziałem, MKS ma strzelców, to jest chyba trzecia drużyna, jeżeli chodzi o rzuty trzypunktowe. Nie o skuteczność, ale co ciekawe, oni bardzo mało trójek rzucają. Oni najmniej rzucają. Dokładnie, to jest ciekawe. Ciekawe. I czy to się tutaj również nie zmieni? Zobaczymy. Pierwszy mecz jest taki zawsze bardzo istotny i niebezpieczny dla tej drużyny, która jest teoretycznie w lepszej pozycji. Oni muszą. Przyjezdni, chociaż są w gorszej sytuacji, nie muszą, to jeszcze mamy czas. Oni muszą, napięcie, właśnie własna publiczność. Zobaczymy, bardzo ciekawa rywalizacja i myślę, że tu będzie również 3-2. Typ, ale dla kogo? Lubię Pamułę, 3-2 dla MKS-u.